Juliusz Słowacki Kordian W opinii wielu osób Kordian, dramat romantyczny Juliusza Słowackiego, był komentarzem autora do wydanych dwa lata wcześniej, w roku 1832, Mickiewiczowskich dziadów, części trzeciej. Publikacja utworu zaogniła konflikt dwóch wybitnych twórców. Starszy od słowackiego o ponad dekadę Mickiewicz, już w czasach jego współczesnych uznawany za wieszcza i mistrza, nie stronił od nieprzychylnych komentarzy skierowanych do młodszego poety. Juliusz Słowacki wychowywał się wśród literatów i elity intelektualnej. Od początku swojej poetyckiej kariery był pod ogromnym wpływem twórczości Adama Mickiewicza, którego swego czasu uważał za inspirację i wzór do naśladowania. Punktem zapalnym sporu obuwieszczów była trzecia część Dziadów, w której Mickiewicz w negatywny sposób przedstawił postać ojczyma Słowackiego, ukazując go jako narodowego zdrajcę i porównując do biblijnego Judasza. Wspomniany ojczym Słowackiego, August Beku, był drugim mężem Salomei, wdowy po Ełzebiuszu Słowackim. Juliusz darzył męża matki wielkim szacunkiem i szczerym uczuciem – Śmierć Augusta przyjął z bólem, który pogłębił się jeszcze po nieprzychylnym sportretowaniu ojczyma w dziadach. Wychowanie Juliusza należało do obowiązków sióstr oraz matki, z którą Słowacki utrzymywał bardzo bliskie relacje aż do swojej przedwczesnej śmierci w 1849 roku. Kordian był wyrazem sprzeciwu Słowackiego wobec koncepcji mesjanizmu, którą wcześniej spopularyzował Mickiewicz. Zgodnie z tą ideą. Polska powinna ponieść ofiarę, aby uchronić inne narody przed imperialną dyktaturą, a następnie dostąpić z martwych wstania. W opinii słowackiego, myśl przekazana w dziadach wcale nie zagrzewała narodu do walki przeciwnie, raczej usypiała jego czujność i chęć poświęcenia się sprawie. Autor zaprezentował więc własną koncepcję, stanowiącą kontrargument wobec postawy starszego poety. W monologu na szczycie Mont Blanc tytułowy bohater wspomina Winklerida, legendarnego szwajcarskiego rycerza, który w imię walki o wolność wykazał się na polu bitwy niezwykłym bohaterstwem. Sprowadził on na siebie atak nieprzyjaciela, poświęcając własne życie w boju, aby ułatwić towarzyszom broni drogę ku zwycięstwu. Zdaniem autora dramatu, waleczność i determinacja polskiego narodu powinny doprowadzić Europę do oswobodzenia się spod pruskiego, austriackiego i rosyjskiego ucisku. Aby uniknąć porównań swojego dzieła z dramatem Mickiewicza, Słowacki wydał kordiana anonimowo. Utwór był pierwotnie pisany z myślą o stworzeniu trylogii, lecz kiedy premiera nie wywołała zbyt wielkiego wrażenia w społeczeństwie. Słowacki porzucił pracę nad kolejnymi częściami historii, zostawiając czytelników z niewiadomą w postaci otwartego zakończenia. Autor nie doczekał się również wystawienia utworu na deskach teatru, zmarł przedwcześnie w roku 1849. Kordian jest niezaprzeczalnie utworem swojej epoki. Romantyczny bohater to wrażliwy patriota, pragnący poświęcić się wyższej idei. Jest nieszczęśliwie zakochany. Na kartach dramatu przechodzi przemianę z kochanka w jednostkę o aspiracjach przywódczych. Celem życia kordiana stało się działanie na rzecz ojczyzny. Słowacki zamieścił w utworze swój stosunek do rutyniarskich postaw polskiego społeczeństwa, takich jak słomiany zapał młodych do walki, impulsywność ludu oraz niechęć starszego pokolenia do poniesienia odpowiedzialności za jakiekolwiek działania. Słowacki odważył się również bezpośrednio skrytykować przywódców Powstania Listopadowego. Uczynił to w początkowej części utworu pod tytułem Przygotowanie, której akcja odbywa się w sylwestrową noc 1799 roku. Ukazał ich jako zbyt konserwatywnych, powolnych w działaniu, nieudolnych, dumnych i zdezorientowanych. Za sprawą aluzji do nazwisk bądź biografii można się bez problemu domyślić jakie konkretnie postaci miał na myśli autor. Na kartach dramatu pojawili się Adam Czartoryski Joachim Lelewel, generał Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki oraz Julian Ursyn Niemcewicz. Ocena Słowackiego wobec tych postaci jest bardzo surowa. Autor między innymi przyrównał wodzów do wytworów sił nieczystych, dzieła samego szatana. Najistotniejszą częścią dramatu jest monolog tytułowego bohatera na alpejskim szczycie Mont Blanc. Podobnie jak cały utwór stanowi analogię do Dziadów, tak wywód kordiana jest odzwierciedleniem wielkiej improwizacji. W bohaterze dochodzi wtedy do przemiany i przewartościowania życia. Kordian uzmysławia sobie, że jego celem powinna być walka o wolność i suwerenność narodu i dlatego jest gotów poświęcić się sprawie. Finalnie, bohater ponosi dramatyczną klęskę. Zrealizowanie wzniosłych planów przerasta jego możliwości psychiczne i etyczne. Autor wplutuł również do fabuły wiele wątków autobiograficznych. Jednym z nich jest relacja z Laurą, do której tytułowy bohater czuje wielką, niespełnioną namiętność. Nieszczęśliwa miłość jest nawiązaniem do uczucia, które we wczesnej młodości Słowackiego odrzuciła Ludwika Śniadecka. Innym przykładem jest samobójcza śmierć bliskiej osoby. W roku 1827 życie odebrał sobie najbliższy przyjaciel Juliusza, Ludwik Szpicnagel, również poeta romantyczny, po czym nasz twórca już nigdy się nie otrząsnął. Zmarły przyjaciel stał się adresatem lub bohaterem wielu utworów Słowackiego, między innymi poematu Godzina myśli, który miał być w pewnym sensie rozprawą autora z przeszłością. Kordian Juliusza Słowackiego, podobnie jak Dziady, zwłaszcza ich część trzecia, jest uznawany za najważniejszy dramat romantyczny, dramat narodowy.